W ostatnich dniach Lubin wzbogacił się o kolejne rozgrywki piłkarskie amatorów. Obok bardzo dobrze funkcjonujących już rozgrywek Play Arena powstała liga organizowana w ramach programu The Chance, którego inicjatorem jest jedna z największych firm na rynku sportowym. The Chance to ogólnoświatowa akcja poszukiwania młodych talentów, piłkarzy w wieku 16-20 lat, którzy nie mają zawodowych kontraktów, a mają umiejętności, ambicje i chcą zostać zauważeni. W skali powstają ogólnoświatowe rozgrywki The Change, w których mogą brać udział zawodnicy w wieku od 16 do 20 lat. Jest to szansa zostać wyłapanym. Głównym ambasadorem całych rozgrywek jest Pep Guardiola, trener FC Barcelony, czyli naprawdę warto, bo najpierw wygrywamy ligę w Lubinie, jedziemy do Warszawy na ogólnopolskie finały, a stamtąd już jesteśmy wyławiani i jedziemy do Akademii w Barcelonie. Rozgrywki w regionie będą nadzorowane bezpośrednio przez lubińskich ambasadorów Play Arena, którzy chcą, aby liga powstała nie tylko w Lubinie, ale także w Głogowie, Legnicy i Polkowicach. Rozgrywki są podpięte praktycznie pod Play Arenę. Większość zawodników, patrząc na to, że 600 osób w samej Play Arenie gra w Lubinie, będą się powtarzać zespoły. Wiadomo, w Play Arenie walczymy o Mistrzostwo Lubina i awans na Mistrzostwa Polskie, a tutaj o coś więcej, o zawodowy kontrakt. Nasza drużyna ProMilkyWay założyła swoją młodzieżową drużynę i oni wezmą udział i będą nas reprezentować w Nike The Chance. No właśnie, jak sobie radzicie w Play Arenie, bo tak jak tu słyszeliśmy, to będzie powiązane, czyli was reprezentować będą ci młodsi zawodnicy. Tak, młodsi zawodnicy w rozgrywkach Play Arena w pierwszej lidze zajmują aktualnie piąte miejsce. Spośród wszystkich zawodników wielkiego finału wybranych zostanie 26 piłkarzy, którzy na siedmiodniowym kampie powalczą o dwa miejsca na ogólnoświatowy finał The Chance w Barcelonie.